Elo mordy! Ja właśnie wróciłem ze szkoły i zaczynamy nagrywanie mojego super odcinka. 40k na Instagramie wybiło, więc możemy nagrywać w końcu mój galop z moją ulubioną trenerką, czyli Olą, której spitam. Miałem powiedzieć, że dzisiaj nie tylko będziemy galopować, ale też zobaczymy nowego konika w stajni. Możecie się domyślać jakiego. Ale to potem, bo najpierw musimy się przebrać moim nowym kreatorze. Okej, to najpierw wybieramy naszą stylówkę. Zaczniemy od oczywiście kalesonów, bo jest bardzo zimno. I na górę założymy też kalesony, tylko że na górę od Silwera oczywiście. Potem założymy jakieś ładne bryczeski i do tego nową moją bluzę z Horse and Pony starego Primy. Nie możesz czegoś innego. Nie, mi się bluza Primy podoba. A weź tą granatową, będzie ci pasowała ta granatowa z Equilina do granatowych bryczesów. Będzie tak klasycznie ładnie. Nie, bierzemy Primę. No nie. No Prima. już, a mogę ja cię ubrać? Prima. No ja chcę cię ubrać. Prima. Klasycznie. Dobra, to mi się też bardzo podoba. Boże, wychodzę stąd. No i do tego super skarpeteczki. I jedziemy do stajni. Cześć, dzisiaj idziemy jeździć. Primunia! Tęskniłaś za mną. Zobaczcie to, co Ola jej zrobiła. Obcięła jej grzywę. No wyrównałam trochę, żeby prosto rosła. Jak to brzydko wygląda. A ogon też? Nie, ogon nie. Tylko grzywkę trochę wyrównałam. Nie uciekaj. To z ciebie nie wiem. Dobra. I bierzemy mojego konia. Chodź. I idziemy jeździć. W mojej pięknej stylówce. Pewnie się zastanawiacie, jaki czapran dzisiaj ubiorę, to postanowiłem ubrać ten, żeby mi pasował do bluzy. Nie, no żartowałem. I gdzie są nauszniki? Na dole. A tu jest mój pokoik sprzętowy, o którym wam opowiadałam. No dobra, nikt nie pytał, idziemy. I piękne nauszniczki do kompletu. Idziemy się oddać bilet. Pod ostatnim filmem ludzie pisali, że brakuje im czyszczenia i siodłania. Więc dzisiaj będzie full czyszczenie i full siodłanie. Żeby film był dłuższy i żeby było dużo reklam. Żebym więcej zarobił. W dzisiejszym odcinku pokażę wam wszystkiego, czego się nauczyłem przez moją serię od zera do prorajdera. Czyli zaczynamy od czego na początku? Ola może powiedzieć? Prowadzenia konia i przypięcia na no to dwa to zrobiliśmy uwiązy. Potem. Ściągamy dereczkę. Nie, otóż nie, drodzy widzowie. Dajemy smaczkę. To starzy wyjadacze, jak Ola, nie wiedzą. Najpierw trzeba dać smaczkę. Wiecie? Żeby koń nas kochał. Tak jak Wilka. Proszę bardzo. A powiedz, co to są za smaczki? I dlaczego Dila może je jeść? To są bardzo dobre smaczki, specjalnie dla Dilusi. Ale o tym opowiem wam Ola już w innym odcinku na jej kanale. I Dilusi bardzo smakują. Tak. Poproś. Oj! Tak jest, proszę bardzo. Jak wysoko nóżka. Takie dobre, nie? Specjalnie dla Diluni, a już niedługo wy też będziecie mogli je kupić. Specjalne smażki dla koni alergicznych. I dla ludzi też. I widać, że Dilka bardzo, bardzo lubi. Już nie dostaniesz. Ło! Taki dobry. I co teraz robimy? Ściągamy derę. Miniaturkę. Co? Ściągamy derkę teraz? No, a co chcesz robić? No trzeba jej derkę ściągnąć, jak ją wyczyścisz? Co teraz robimy? Ściągamy derkę, bo jak ją niby mamy wyczyścić, jak będzie miała derkę na sobie. Kocham cię. Ona też mnie kocha. Można to określić po uszach, bo patrzcie, jak się do niej tylko zbliżam, zaczyna uszy kierować w moją stronę, bo patrzy na mnie, widzicie? Patrzcie. No teraz szczura nie robisz. Co ona ma w oku? Co ma w oku? Jakąś pestkę? No widzisz, jak jest to oko, ma takie coś? Nie ma dziury tam. Widzisz to? Jak taki aligator. No ale tu... No coś jest tu takiego czarnego. Tam tu też tak ma. Ale krecha. No jakby taką, nie wiem, robaka? No, gąsienicę. Musisz odpiąć pod brzuchem i między nogami z drugiej strony. Dobrze o tym wiem, ale tylko was widzowie sprawdzę. Tam z tamtej strony tu zerwała. I teraz łapiemy tutaj za kłom i za dupę, żeby wziąć tą derkę. Ściągamy ją. I teraz robimy tylko ciach, prak. I derka złożona. I teraz zakładamy drugą derkę, żeby gdzieś nie było zimno. Taką derkę.
Pytacie, czemu akurat wybrałem tą? Bo pasuje do moich bruczesów i ma futro, a w tym futrze wyglądam jak król. Następnym krokiem jest czyszczenie. Pierwsze czyszczenie odbywamy szczotką taką Magic Brush. To jest szczotka twarda i najpierw... Co ona tak patrzy tam? Zainteresowana. I najpierw ściągamy cały brud taki twardy z niej. Jak błoto na przykład. No jest czysto, co ja mam czyścić? No a pod popręgiem tam musi być porządnie. A po czyszczeniu twardą szczotką przychodzi czas na czyszczenie miękką szczotką. Żeby ściągnąć pozostały kurz z naszego konika. Dobra, git. Teraz ty. A teraz robimy kopytka. Patrzcie, musiałbym podnieść nogę. Odwrotnie stoisz. Piluśka, noga. Pokaż, bo to jest taki satysfakcjonujący. Uwaga, patrzysz? Bijamy i... Gdzie? Ale cool, nie? Na koniec naszej części czyszczeniowej zostało nam wyczyszczenie ogona i grzywy. Używamy do tego Super Star Shine od Efola albo innych, których nie znam. Więc psikamy. I rozczesujemy. I tak samo z ogonem. A teraz zaczynamy siodłanie. Siodłanie oczywiście zaczynamy od założenia ochraniaczy. To łapiemy i zawijamy. Wybrałem takie czarne ochraniacze, ponieważ będą pasować do mojego czapraka, który ma też czarne wstawki. I drugi ochraniacz. No a to już wiecie, gdzie czaprak, podkładka i siodło. I teraz zakładamy nasz buź programu. No już nie no do głowy jeszcze. Z tym jest zawsze najwięcej problemu. Ile już to otwiera. Muszę ściągnąć z kanta. No musi. No i tu zapinamy te piaski, wiecie, jakieś tam nudne budy i idziemy zaraz jeździć. Uwaga, uwaga, tak się prezentuje produkt końcowy, piękna Dilusia. Tylko jakiś jeździec mi się tu nie podoba. Tak, teraz mój luzak musi rozprężyć mojego konia. I po tym ja wsiadam, a teraz wam pokażę super rzeczy w stajni. Jakie super rzeczy w stajni? Nie wiem, coś wymyślę. Uwaga, uwaga, pierwszą nową, ciekawą super rzeczą w stajni jest nowy koń, który ma na imię... Kuevedo. Kuebo, tak. Kuebo jak ten popularny raper. Uwaga, teraz wam pokażę rebus. Tu teraz wąsy sobie dodam i będzie rebus jak ten popularny boysman, czaisz? Taka na fide. I to o to chodziło. Kto zgadł, pisze tak i mam inteligencję powyżej przeciętnej. To jest Kuebo. To jest mój Kuebo. To jest Kuebo Misi. Misia ma nowego konia. Zapraszam na kanał Misi, w którym pokazuję, że ma nowego konia. Dokładnie, zapraszamy. Maluchem. Taki maluchem. Wyższy od ciebie jest. Taka jest mocno wyższy? Tak. Mocno. Tak, kurdupel. Primusia. Primusia! No cześć. Patrzcie, to Primusia też ma swoje smaczki specjalne dla niej. Ale nie wiem, gdzie one są. No przyszłaś do mnie, no tak. Jeszcze nie mam smaczka. Jeszcze nie... Nie odchodź, no przyniosę ci smaczkę. Zaraz je przyniosę. Uwaga, to jest jeszcze tajemnica, ale razem z panią Anią, znaczy Ola w sumie, Ola z panią Anią robi takie super smaczki dla koników i one będą takie ultra zdrowe. Gdzie Primusia już chce zjeść? Ale jeszcze nie możemy tego nikogo mówić, więc jakby co nie wiecie ode mnie. No zaraz, no pokazuję, robię reklamę. No widzicie? Pierwsza pudełko już. Takie dobre. I... Oficjalna sprzedaż zacznie się, no jeszcze nie wiem, ale
One są super. One są super ultrazdowe. No, prima! Primusia! Primusia, smaczek! No, teraz nie chcę przyjść. Ale one są super dobre. Ale teraz pokazujemy teorię dominacji. Widziałam takiego pana na TikToku, że najpierw trzeba ugryźć. Ale to jest pyszne, ale pyszne. I potem konia widać. Ja zjem część, a przynajmniej będę udawał, że jem. Namlaskam, na ślinie się, na zachwycam, jakie to dobre, a potem ze znudzoną miną oddam koniowi resztę. Ludzie się spruli o to, że to niby teoria dominacji, nie wiem, nie znam się. No takie dobre. No, komuś smakują smaczki. Bo prima innych smaczków nie je, tylko czasami te imbirowe z Overhorse'a, a tak to tylko te. Teoria dominacji. Nie róbcie tak, bo to chyba złe. Ale dobre, ale dobre, o masz. Gdzie? Ja tu jestem panem i władcą. A to mój podwładny. I córeczko kochana. Ach ci youtuberzy. Trzeba ładne zdjęcie na miniaturkę zrobić. Więc Misia zachęca konia, żeby się ładnie spojrzał. Pani szefowa mi rozgrzewa konia, a ja grzeję się tutaj. Póki koń nie będzie rozgrzany, ja nie wsiadam. Ja muszę na gotowych maszynach pracować. Hej, jestem właśnie pod derką i czekam już trochę czasu, aż Ola skończy jeździć konno i będę ja mógł jeździć. I pod derką też jest zimno. Uwaga, teraz wsiada mistrz. Zaczynamy od przyniesienia sobie schodku. Łapiemy tutaj grusie, żeby nam nie spieprzyła. Noga w strzemie. Raz, dwa, trzy, hop. I siadamy. No i teraz pani Aleksandra zrobi nam trening. Jeździ sobie, jeździ. Dobra. Ale ci ładnie idzie. Masz lepiej nadgarstki niż ja. Bo ja mam tak co chwilę... No, ja robię tak do środka cały czas. No, ja jadę tak. Ja nie umiem nad tym zapanować. A ty właśnie masz ładnie pionowe, bardzo ładne takie. To ja dziękuję. Wszystko to dzięki tym hejterom z TikToka, którzy mówili, że Ola jeździ jakby jeździła na rowerze. A ja wiem, że się nie jeździ na rowerze, tylko na tej pieszej. Tak trzeba konia robić, żeby właśnie... Zęby go nie bolały. To jedź, jedź. Dobra, Bielutka. O, już Bielutka zajechała pierwsza. Nie ciągniemy. Wodze między mały palec. Zamknij kciuki na wodzach. Dobrze, i pionowo, ładnie. Nawet wsiadłeś i od razu masz ładnie łokcie przy ciele. Tak od razu nawet, nie jechałeś brzydko od samego początku. Tylko tak ładnie. Na oglądałeś się moich treningów z Mierzejewską. I już wiesz, jak się jeździ. Nawet Dila ci trochę z głową odpuszczała. Teraz nie, ale przed chwilą zniżała. O, teraz też. O, teraz za mocno trochę. No. Musisz złoty środek wyczuć. O, tak? No i teraz za mocno znowu. Bardziej, o. Jeszcze trochę bardziej do tyłu. Cała górna ciała bardziej do tyłu. Do tyłu. Znowu się pochylasz. I do tyłu, bo na zakrętach się najbardziej pochylasz. Myśl, żeby na zakrętach siedzieć prosto. Tak cały czas. Dupę zaczynasz za bardzo do tyłu robić. Pod siebie pośladki, jakbyś chciał schować. Do tyłu, jeszcze do tyłu. Dila się zmęczyła. Dila. Damy jej chwilę odpocząć. Odpocznij sobie, Dilusia. I Matusia. Nie, ja mogę cały czas. Ale Dila już nie te lata. Po szybkiej rozgrzewce kłusa, teraz będziemy galopować. Wątpię, że cię słychać. To powiedz, co powiedziałem. Po szybkiej rozgrzewce kłusa, teraz będziemy galopować. I żeby zagalopować... Wciskamy wewnętrzną łydkę tu przy popręgu, a zewnętrzną za popręg. Uwaga, zaprezentujemy to teraz. O! Pięknie! Oj, tak to się robi. Jeszcze raz. Trzymaj lewą wodzą, kierujesz. Rób koło.
duże koło. No takie małe koło, a zrób większe koło. Prawą łydką cały czas napychasz. Napychasz, a lewą wodzą trzymasz. I zamykasz prawą łydką lewą wodzę. Prowadzisz na lewej. Tak. O. Dobrze było? Dobrze. I usiądź, usiądź. I lewą łydką napychasz, żebyś nie zatrzymała. Ręce niżej. Niżej, oprzyj sobie ze spokojem ręce na tym futerku. I lewą wodzą. Już zabrakło lewej łydki. Trzymaj, trzymasz lewą łydką. Dociśnij nawet. Poszmeraj tam. Poszmeraj ją, skoro ona cię zatrzymuje w tym narożniku. Tak. Poszmeraj. Znowu czujesz, że zwalnia? Tak. Dobrze. Dobrze. Król nadjeżdża. Seria od zera do pro ridera się właśnie kończy. Już jestem pro riderem, zamykam kanał. I nie, no jeszcze skoki. Co? To na 50 tysięcy. No. Albo na 40 na YouTubie. Tak? Tak. A może by dzisiaj skoczyć? Nie! Wstępuj ją. Albo 50 tysięcy na Instagramie, albo 40 tysięcy na YouTube. A do tego czasu będziesz ostro trenował. Patrz, czy to Misia przywiozła tort z okazji powitania nowego konika w stajni. I dla każdego są przeznaczone 3 kawałki. Ale ja zjadłem oliwkę. I to jest mój 5. Super, ci szło. Patrz, można szkanie wszystko zrobić, co mu się podoba, jak teraz je. Patrz, uszy na drugą stronę. Jak zauważyłeś, że konie, to był taki lata tutaj. Co to jest? Mięsień. Jaki mięsień? To jest puste. Patrzcie, jak wcisnę teraz te 2 na raz, to oczy koniu skoczą. Raz, 2. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz. Pamiętajcie o obozach, na których będziemy. Widzimy się na Kawaliadzie. Jeśli dobrze jeździłem, zostawcie łapkę w górę. Jeśli źle, też zostawcie łapkę w górę. I patrzcie, Primusia daje mi buziaka. Patrz, 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 patrz. Nie bój, bój. Ale udawane. Ja przyleciał do obok. Dobra, dobra, nara. Wpadniesz do mnie. Ma. Marek, ham. Ona może się najeść moją miłością. To będzie bardzo głodna.